bardzo przeciw. Mówi, że nie wytrzymasz i nie trzeba, jeszcze za mało. Jeszcze parę lat zaczekaj. Ale tak prosiła, że wyznaczyli ten dzień w lesie. Był ksiądz major kapelan Antoni Bańkowski, był Bronisław Chwieduk, pseudonim Cieczeł, on te, jako komendant oddziału był. I był mój brat. Ksiądz kapelan mówi, no zobaczcie, ona taka młoda, młodziutka jak różyczka. Niech będzie różyczka. I tak ja dostała ten piękny pseudonim. Jechała z powrotem rowerem. Ja cały czas powtarzała tą przysięgę. Cały czas. I mi się wydawało, że ja nie kręcę w ogóle, że to jakaś siła mnie pędzi. Ja taka szczęśliwa była. I z tego, że zaczęła i coraz więcej, więcej, więcej. Ojciec cały czas aresztowany. 40 razy go aresztowali i wypuszczali. Ale nareszcie w 1946 roku osądzili na 10 lat. Wywieźli w lager w Wolkowysku. I mnie dwa razy wozili tam, żeby ojciec namawiał mnie, a ja brata. Bo brat, jak ojca aresztowali, on poszedł już do lasu na stałe. Żeby brat wyszedł, to ojca wypuszczał. Spotkaliśmy się w lesie i ja tak mówię, wiesz co, Tosiek, taka i taka sprawa. On mówi, że ty zwariowała na mnie. Ja mówię, to ja nigdy tego nie zrobię. Ja złożył przysięgę. A wyjść, znaczy trzeba wydać ludzi. Im chodziło bardzo, oni wiedzieli, że ja wiem, gdzie brat. O brata chodziło. Powiedzieli mi uklęknąć, i wyciągnąć ręce i dali dwie cegły. No ja straciła przytomność, upadła i tylko obudziła się od bicia nogami, butem. Wieczorem, gdzieś godziną może 21 zabierają, całą noc. Piję, męczę, bo jak ktoś coś mówi, coś, to jeszcze, jeszcze. A jak nic, no to trzeba wybić coś. A rano już ściągną pod ręce dwóch. Już iść nie, może. I tylko słyszysz na korytarzu, jak idziesz w tych pokojach, krzyki. I nigdy nie, nazwisko nie mówili, tylko literę. Otwiera drzwi i mówi, kto na O? Co nocy. 5 miesięcy. Większość z tych 5 miesięcy było w tym karcerze, bo jak tylko nic nie powiesz, to od razu tam. I wieczorem znowu zabierają. Ja mówię, skąd brała się siła? Może to młodość była, może co? No. Jak teraz wspominam, to myślę sobie, jak to można by było wytrzymać to wszystko. Mróz, jak mówię, 12 miesięcy zima, a reszta lato. Robota bardzo była ciężka, trzeba było wyrobić normę, żeby dostać tych 30 deko chleba. I pewnego razu wracamy z pracy i ktoś mi mówi, że KGB jakoś nazywali, ciebie zaprasza. No, poszła, przychodzę, on mówi, że mogę ciebie pocieszyć. Twój brat bandyta zabity. To on powiedział, mogę pocieszyć, myślałem, może zwolnienie jakie, może ktoś napisał. I nie pamiętam, jak ja wyszła stamtąd. I cała noc taka była do rozmyślenia. Jakiś sens życia. Rodzice w lagrach. Ja 25 lat. Брат не живе. И мне себе треба и скончить нарешті. И пошло под те подаюнце джево. На видочне зле различило, а може так матка найти, що хотела. Ніц мені ще не стало. Страшно плакала.
А потім затрималася і мовив: «Матко, найсвенша, вибач, він це такого робить не буде, бо я ще третій раз спробувала, і ніц мені не виходить». Був сонд в Красноярську, без мене, не вім, хто і що. І звольнили мені з поводу того, що не написано було, що неповнолітня вступила до банди АК. Родиці не знали, що син згинув. Тільки по повороті довідалися. Мама ходила по цілих ночах, по цмонтажах. І ходила там, і тут, і шукала, і кричала. А ми зайняли.